Cześć robaczki. Mamy super wietrzny poniedziałek w nowym lesie. Tak wygląda mniej więcej. Chcę wam pokazać, jak działa harwester, czyli ta maszyna, która ścina drzewa, oraz jak świetnie jest infrastruktura zorganizowana w tym lesie. Ponieważ to jest niespotykane. Zaraz patrzcie. Więc to był las kiedyś i tutaj wybudowali taką porządną drogę, co jest niezwykłe dosyć. Oprócz tego tutaj widzicie kłody i ten rów, na przykład jak pracuje maszyna i coś się wydarzy w stylu wycie koleju czy coś takiego, to wszystko sobie spłynie tym rowem. Czy to będzie też? O. I jeszcze takie kamienie poukładali, to też pomoże w razie W. Bardzo mi się to podobało, nie? Bardzo malownicze miejsce. O, a maszyna już tutaj pracuje, patrzcie. I wieje bardzo dobrze, że tą czapkę wzięłam. Da w ogóle, da się? O. Kurczę. Drogę, ryje kłodami ziemi, tak żeby móc podawać tego oto mniej więcej, żeby móc się przemieszczać i ścinać dalej drzewa. Jak widzicie, jest trochę spadek, trochę górka, a tutaj to jest bardzo charakterystyczne, takie piękne murki w szkocie. Tam jest akcja. Ta maszyna obcina drzewo, łapie, jest bardzo silna, jest w stanie kontrolować wszystkie ruchy, nawet ogromne drzewa. Jest specjalnie skonstruowana do pracy, nie wiem czy specjalnie akurat do tego jest skonstruowana, ale przeznacza się ją na przykład do pracy przy liniach elektrycznych, ponieważ przy liniach elektrycznych trzeba mieć pełną kontrolę nad ścinanym drzewem w czerwonej strefie tak zwanej. I tak właśnie zazwyczaj. Dlatego nie ma. Dlatego ta maszyna nie ma takiego jak zwykle takiej łyżki, która się buja, zazwyczaj jest tak. Ta jest stabilna. Czyli łapie drzewo, ścina. Tu akurat widzicie inną operację, budowanie drogi. Ale zazwyczaj po prostu łapie drzewo przy pniu, ścina. I tymi rolkami, które mam nadzieję, że widzicie, obrywa gałęzie wszystkie i później tylko ścina na w tej chwili na 3-metrowe kłody, na papier głównie, słuchajcie. Praca nadal może być wykonywana, jest to praca jest to praca essential, czyli jakby ważna. Mogła dalej się, ponieważ potrzebujemy papieru, prawda, toaletowego chociażby. Mam nadzieję, że wam się podoba. Ja to lubię patrzeć. Kiedyś jeszcze na początku, jak to widziałam, to było mi niesamowicie przykro i płakałam, ale jakoś się przyzwyczaiłam i przecież ktoś musi robić to.
O, przestawiamy drzewko. A tutaj, co jest rzadko dosyć spotykane, czekajcie, tu na dole takie, o to, takie siatki z kamieniami, widzicie? To jest często spotykane tutaj na drogach, ponieważ kamienie spadają ze skał. Szkocja jest wyspą wulkaniczną, tak tylko. Więc jest zbudowana z takich skał wulkanicznych, które tam się... O, pokazuję to. Piękną maszynę. I macha do was. Wow, mi to zawsze mam wrażenie, że to transformersi. Yes. Tak to wygląda. Piła. Piła i rolki. I łycha. No i dalej, do roboty. O, teraz będzie większe drzewa? Nie. Chciałam tam. O! Czary mary! Nie do wiary! Ta maszyna jeszcze nie jest największa. Są jeszcze większe do zadań specjalnych. Chociaż ta też jest do zadań. Mnie to fascynuje, mogę patrzeć na to godzinami. A te, a może to było do zebrania, no? A tam stoi po prawej zbiornik paliwa. Taki wielki zbiornik na nie wiadomo ile litrów. Mam nadzieję, że was to nie nudzi. O, a tam myszołów poluje. Aha. Kurczę, one tu są piękne. Mam nadzieję, że przypują. Praca w ręku. Nie wszyscy mają wolne, drodzy Państwo. Chyba już wystarczy atrakcji. A więc taki to spacerek. No, dzisiaj sobie zrobię. W pięknej Szkocji.
umocnienia w lesie, to jest fenomen. Że mają tu jakiś grubszy plan. Bo jesteśmy niedaleko Glasgow, więc mogliby. Bye! Jak tam się trzymacie? Opowiadajcie, co u was w komentarzach. Chętnie pogadam z wami. Jeszcze wam pokażę to. No i te murki, co nie? Malownicze. Szkocja jest super. Bardzo się tu dobrze czuję. I wracam do przyczepy, żeby dalej pisać historie różne, najróżniejsze, więc tym się zajmuję. Głównie piszę. Czytam i piszę. I czytam. Na głos i po cichu. Aktualnie czytam. Kończę już w sumie wszystkie 3-4. Więc tak, opowiadam teraz, uwaga. Poławiaczki pereł Uli Ryciak o pierwszych Polkach, które odkrywały świat. O pierwszych Polkach, o których wiemy, które odkrywały świat, bo jak się okazuje, to jest tak, że mężczyźni mężczyźni jakby mieli większe szanse na podróże, bo z racji tego, że są silniejsi i tak dalej. Ale jak się okazuje, w XX wieku, na początku, w 1906, od samego początku, podróżowały Michalina Wisłocka, nie wiem, czy pamiętam wszystkie, ale ona była botaniczką, była zakochana w motylach. I jej wielkim marzeniem było pojechać do Amazonii, do Ameryki Południowej i tam odkryć nowe gatunki motyli dla siebie. Dla siebie. I była starą panną, słuchajcie, i wzięła ślub z takim entomologiem. Nie pamiętam imienia, przepraszam, mam bardzo słabą pamięć do imion. Jak to super! Jaka dolinka! Ale malownicza! Cieszę się, że mogę wam pokazać. Patrzcie. Ekstra. I rzeczka płynie oczywiście z tyłyczek. Tutaj nigdy nie wiem, w którą stronę. Tu już wycięty las. No więc wzięła ślub z takim entomologiem, ja już jako stara panna. I słuchajcie, on umarł i jakby poprosił ją, żeby ona pojechała do tej Amazonii. I ona trochę, ale głównie zrobiła to dla siebie, a myślę, że tam jeszcze chcę wam pokazać, bo tu przesmyczek. Super. Takie wzgórze, widok na takie wzgórze. No, i ona pojechała do tej Amazonii i jest opisana, Ula Ryciak pisze w tak cudowny sposób, po prostu taki trafia do mojego serca, nie mogę się powstrzymać od czytania i szkoda mi aż, ale ma taki styl, że po prostu przenosimy się w ten świat, kurz się wznosi, w różne tam oczywiście kultury opisuje, jak to było właśnie w latach 20. W Indiach jedna z bohaterek jedzie do Indii, co jest mi bliskie. No po prostu niesamowita. Kiedyś może zrobię taką recenzję tylko o tej książce, żeby więcej wam opowiedzieć. Drugą książką, którą czytam, jest Kalendarz i klepsydra Tadeusza Konwickiego. I to są takie dzienniki. Tadeusz Konwicki to taki reżyser,
który reżyserował wiele świetnych filmów, na przykład Salto. I napisał wiele książek. Też to zależy od gustów. Ja na przykład uwielbiam jego twórczość, polecam się zapoznać. Więc on postanowił napisać taki dziennik, który nie jest do końca dziennikiem, bo jest taką satyrą i ironią na temat ówczesnego świata w latach 70. On pisał. Przepraszam, że tak chaotycznie, ale no już tak. Zaczyna się wszystko w Ameryce i są tak zabawne stwierdzenia na temat Amerykanów, tak prawdziwe i tak aktualne. Nadal ja po prostu śmieję się w głos przy tej książce. O, już tak blisko i muszę wracać do roboty. A trzecią książką, przepraszam, jeszcze powiem, jest Śmierć Jezusa. Kece się nazywa. Napiszę wam w opisie. I opowiada, to jest taka tajemnicza, mistyczna opowieść, trylogia, to już jest trzecia część, o takim chłopcu, który, o imigrantach, którzy przybywając do nowego miejsca, nieznanego, na łódce, zapominają swoją tożsamość. I wśród nich jest chłopiec, który wybiera sobie imię Dawid i Simon, który chce się nim zaopiekować. Dawid ma wtedy bodajże 5 lat. I Simon poznaje również Ines, która zgadza się być matką tego Dawida. Czyli ewidentnie są jakieś nawiązania do Biblii i do Nowego Testamentu. Ale to nie jest nic o tym oczywistego i wszystko jest w takim tajemniczej mgle. Ach, ja uwielbiam jego pisanie, naprawdę, i bardzo polecam. Polecam też Hańbę tego samego pisarza. No, wspaniały jest. Z południowej Afryki pan, noblista, który nie przestaje mnie zaskakiwać po prostu umiejętnością skondensowania myśli w kilku zdaniach albo w dialogu najlepiej. Wow, po prostu jest genialne. Pokażę wam jeszcze tą stronę tutaj. Jest lasek, a tu staje nasza przyczepa. Tam. Bardzo was wszystkich pozdrawiam, już będę kończyć. Dzięki, że ze mną byliście, uczestniczyliście w tym spacerku. Ja wracam do pracy. Buźki!